Ты даже не представляешь, где я был и что я tam widział. Także witajcie, ja robię małą w międzyczasie przebieżkę do Iwanycza, dać mu wreszcie te ogórki, o które już się od dłuższego czasu dopomina. I powiem wam tak, zasiadam znowu po kolejnej takiej dłuższej przerwie, bo zwykle zasiadam i robię taką dłuższą porcję materiałów. I teraz dokładnie nie pamiętam, co ja kurde robiłem ostatnio. Wiem, że atom zanosiłem dlatego. Właśnie, dlaczego ja mam artefakt zamówić? Dobrze, już wiem. Tu w Rudnym Lesie jeszcze detektory musimy chyba rozstawić. Tak, tu w elektronie i w symbionicie. Okej. Na Limańsku. Okej, to już na dzisiaj zajęcie mam. Wracam, to tak, to tu rozstawiamy jeszcze. To jest co, to jest chemiczny, to nie. Niedźwiedź na elektryczne, ja poproszę. O, i coś jest. Ustawić, uaktywnić, zakończyć. O ty dziadzie. Gdzie ty? Gdzieś syknął ten artefakt. Gdzie? Jeszcze raz, już się zgubiłem go. No widzicie go? Artefaktu nie ma. Okej, nie wiem, nie zawracam sobie tym gitary. Jeden błysk bym sprzedał, żeby mieć, powiedzmy sobie szczerze, fundusze na naprawę kombinezonu. Nie, choć 47 tysięcy mam skąd? Ludzie! Askold, ciecio, chcesz za to? Dużo dajesz, dużo. A może sprzedam. No. Co za biedak, nie stać go na nic. Co mam? Dwa kozaki mu pylę. Radioaktywną kiełbasę, bo tego nie potrzebuję. Co to jest? Kaliojojoj. Tykac. Tykace drogie są. No i niech Iwanycz jeszcze mi. Znaczy nie. Leśnik, przepraszam, leśnik. Niech mi jeszcze naprawi wyposażenie. Jeszcze będę kombinował. 6700, dużo. Będę jeszcze kombinował z ustawieniami nagrywania, bo zauważyłem, że można coś poprawić, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Bo oczywiście mogę zrobić większą jakość, tylko co z tego, jak film będzie się ukazywał raz na miesiąc, bo film zrobię, tylko wysłać go, to już jest inna bajka. Zajmuje zwykle większą część życia. Jeszcze manierkę. Wow. Mam nadzieję, że się wyzbędę tego. Nie no, te górki są lekkie, ale czy ja mam... Gdzieś jakieś narzędzia miałem zdobyć, ale gdzie już nie pamiętam. Na jantarze, o. Już pamiętam. No widzicie, wystarczy chwilę pograć, już kojarzę. A teraz pogoda taka paskudna się zrobiła, cały czas tylko leje i leje. Co i tyle? Czy jego bimber to ja nie narzekam, bo jego daje i zdrowie i można powiedzieć wyjście awaryjne w trudnej sytuacji.
Gdzie to jest wyjście z mapy? Tu jest. Pyk. Rymcymcym, rymcymcym. Mamy na symbionit polecieć i mamy jeszcze spotkać się w Limańsku. Jak to teraz rozegrać? I ja zaczynam się głowić. Czyli na pewno tak, teraz, no to dobra, pójdziemy także do symbionitu. No to tak, przyspieszyłem tą przebieżkę, tam nic ciekawego nie było. W Limańsku będzie ciekawiej. Znowu będę po prostu walczył ze wszystkim, czym się da walczyć. Jeszcze oczywiście mała korekta mikrofonu, muszę swoje wytrzaskać. Czy my jesteśmy przygotowani? Czy my mamy ten karabin snajperski? Mamy kałach, mamy PDW. No to sru, ale mi się zrymowało. Jak tu są te mutanty, no to tutaj pół biedy. Ich da się zawsze jakoś obiec. Nawet jeśli się nie uda, to walka z nimi nie jest jakaś uciążliwa, bo to tak naprawdę kosa w plecy i tyle. A już z monitorzami będzie problem. Ale mam karabin snajperski, jakieś 30 naboi do niego. Resztę jakoś sobie zdobędę. Zrobimy taką akcję trochę bez pomyślunku. Z pomyślunkiem, tylko że zrobimy taką szybką ewakuację. No biegnij, biegnij, biegnij. Tu gdzie trzeba. Takie wrażenie, trochę tak. Trochę tak. No. A dajcie wy mi spokój. Pieprzone snorki od 7 boleści. To kurwa jest tak zabugowane. Jak ja tu, co tu się stało, że ja się tu zgubiłem? To jeszcze raz. Powtórka z rozrywki. Prosto. Tu w prawo powinienem skręcić chyba. Nie, też nie. Tutaj w prawo, ominąć pijawkę, górę, domek, teraz same połamańce. Trochę to ryzykowne, ale może się uda. W razie czego mam autosave'a przy wejściu na tą mapę. To tutaj chyba wyjście było, tak. One nie mają jak tu do mnie przejść. I super.
O, to teraz będzie walka z Monolitem. Boom, headshot. Wystarczy do kontrolera załadować baniak i chyba będzie się demontował w dość łatwy sposób. Pierdzielone snorki. Ja tego gówna nie lubię. One tak ci niszczą pancerz. Ojej, Boże, nie cierpieć od termicznej anomalii. Nic tu nie cierpię. Nie cierpię, nie cierpieć. No umieraj. Co ty taki pancerny jesteś? Raz składasz się na strzała, a raz potrafisz łyknąć garść pestek i nic. Chodź tu. Cip też, też. To chamy. No nie, jeszcze zapisałem w takim momencie, jak dostałem za całe życie praktycznie. Dlaczego tak aż dlaczego ja aż tak krwawię? Nie powinienem. Monolitowe gówna. Żyjcie. W takim gównianym momencie zapisano, po prostu chyba się powiesi, tylko idzie. Oni ciebie widzą, a ty ich nie. Nie wiem czemu, ale mam niby jakąś ochronę termiczną, ale zaraz po prostu dostaję po gębie takie obrażenia, że to jest komedia. No, no gdzie ten artefakt, którym ja się zawsze zasłaniałem? Bateryjka. Chemiczna ochrona. Chemiczna.
No i prawie się udało, ale musiał mnie akurat trafić, no. Już nie zdążyłem włączyć nagrywania, jak tam wbiegłem po tą anomalię, bo to musiałbym... kilka razy je włączać, po prostu zapomniałem. Ale w końcu udało mi się tam go rozstawić. Boże, myślałem, że zwariuję. Z jednej strony monolit, z drugiej anomalie, z trzeciej jakieś snorki czy inne dziadostwo. I brak apteczek, oczywiście, wszechobecny. Ogólnie bateryjka, co daje zmniejsza zyskiwanie energii? Czy nie rano? To dziadostwo ja poproszę. W taki sposób mogę biegać. Także ja od niego z 3 kartofle kupię. No, ustaw się tak, żeby nabrać wodę. I pójdziemy teraz na agroprom. Już miałem po prostu wyrzucić go, miałem ochotę wyrzucić komputer przez okno. Znowu! Także może wam podam kiedyś mój adres i po prostu ktoś przybiegnie, złapie i może mu się przyda wreszcie. Teraz nasuwa się jedno pytanie, co dalej? I znowu te głupie tuszkany. To ominiemy to w ten sposób. Do Sacharowa jeszcze mam wrócić. Dobrze, to wrócę, bo na Janta. O, właśnie, jeszcze z narzędzia znajdziemy. Widzę po radarze, że kilku kolegów się pojawiło. Strzały w głowę sobie ponabijamy. O, już mnie zauważył Gaugan. Czemu mi tak zdrowie nagle wróciło? O, tu daje 4 regeneracje. O, ale fajnie. 4 regeneracji zdrowia. 4 za apteczka bodajże. Ta słabsza, ale, uuu. Ten jak się wkomponował po prostu w konstrukcję, nie? Statystyka, zabójstwa nożem 76, strzały w głowę 44, może do 50, czy do iluś dobijemy. No. A, dość dobry punkt strzelecki, jeżeli o to chodzi. Muszę mi brać poprawkę, że strasznie ze strasznym obuśnieniem to reaguje.
Przeładować. Strzały w głowę dopiero 47. Chodź tu. Celownik mi drży. Jeszcze raz. Już mi się gdzieś schował. Jak na strzelnicy. Jak do kaczek na strzelnicy. Jantar mi się coraz bardziej zaczyna podobać. Tylko więcej amunicji muszę wynaleźć i mogę strzelać. No 50 strzałów przybiłem, ale to chyba jest jakiś wyższy pułap. Tu jeszcze wędruje ten zakuty łeb. To już nie wiem, ile tu 30, to może być 60 strzałów w głowę w takim układzie. Ale już ja się nie będę bawił, teraz wezmę nóż w dłoń. O, nóż mi się stępił? Szalony. I tu gdzieś chyba na dachu, dobrze? Rozumiem? Czy gdzie ten zestaw narzędzi jest? Ej, no wiecie co? Ale teraz skleroza mnie dopadła. Najprawdziwsza skleroza. Drabinką wyjdę tutaj. Wow. O, kolego, kolego, tak się nie bawimy. Tak do mnie się nie strzela. Ej, no serio, nie, serio zapomniałem. Sprawdzałem chyba z kilka razy i dalej nie wiem. Złoty kufer, zaraz zobaczymy, bo no... Chyba, że te narzędzia już znalazłem, to też może być taka opcja. Nie, nie swój poradnik, Boże, ale ja teraz to odwaliłem. Schowek w Limańsku, nie, 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 nie. Narzędzia do precyzyjnej pracy jantar. No, 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 strona, załadujesz mi zdjęcie. Internet to działa, czasami są takie dni, o. W tej chwili jedno zdjęcie o rozdzielczości 1080p ładuje mi po prostu. Nieskończoność jeden dzień dłużej. A, no to to jest tu, gdzie ja już patrzyłem, najwidoczniej już zebrałem. Zaraz zobaczymy jeszcze raz. A, nie zebrałem, widzicie? Ja już przeoczyłem. A jeszcze pójdę tutaj po tego kolegę zombie, bo on tutaj ma... Gdzie on się tak w ogóle schował? A, już go widzę. Na mapie. Schowałem, będę jedna. Chcę ich na więcej nabić, bo za te osiągnięcia więcej pieniędzy to się równa, bo... Bo myślałem, że jeszcze żyje, jakoś tak podrygiwał. Śmiesznie. Żebym miał do jakiegoś do kałacha znalazł celownik. Byłoby dobrze. Do pistoletu nie liczę, bo raczej się do pistoletu celowników nie montuje, takich co tutaj są. W tej chwili to ja na szczersze ochoty do Limańska wracać nie mam. Po tej akcji, co ja tam odwaliłem? Nie, dziękuję. Powrót tam to jest no, czyste samobójstwo. Raz mi się udało, to drugi raz już może mi się nie udać. I wtedy będziemy mieli problem. To wy? Się pożalowali w moją... Na Agropromie. Ojej, myślałem, że... Zostawię mu te części mutantów, bo potem... swoje ważą. Potem i tak po nie wrócę.
Czy ty, doktorku, możesz mi sprzedać kilka apteczek? Potrzebuję tego i to strasznie. No, sewa. Prawie, że mnie stać. 1300. 300, tak. Za apteczkę, co? Dobra. Z 10 tysięcy, z 5 apteczek kupię. Ile taka apteczka daje? 30 regeneracji zdrowia, ale... Ale no... Bez tego ja się nie obejdę. Oczywiście obowiązkowo naprawa wyposażenia. Boże! Jakie to drogie jest. Chyba, że u innych handlarzy, albo później to stanieje mu. Na razie... Jakoś tak... Nie bardzo to mam ochotę tanieć. Jak mi to wypluje, to w miarę taką ciekawą rundkę mogę zrobić. No. Kurczę, myślałem, że zacznę robić coś ciekawszego. Oj. Może to szybko idzie. Mam nadzieję, że jakieś termiczne anomalie mi to nie nasrają, bo mnie denerwują. One będą może cały czas zmieniać. Nie, no. Najwięcej problemów i tak stwarzają grawitacyjne i elektryczne. No, może jeszcze nie tu. Może boż. Tu raz wypadłem poza mapę. Nie wiem, czy nie przypadkiem wchodzi gry nie podrasować mi trochę tego biegania. Co my mamy z zadań? Stawić rezonabulę, znaleźć lektor snorka. Znaczy, to nie mam tego. Mapa migracji, to nie mogę tego zrobić. Część Dekardana to się robią. Narzędzia dla Gromowa. Trzeba znaleźć słowo z dokumentacją. Zyskać dokument Barmana. Fleszkę możemy zebrać. Jakby sprawdzę, gdzie ona jest, to możemy też ją na Agropromie zebrać. I to będzie chyba tyle z dzisiejszej pracy. Nic więcej nie widzę. Sacharów, jak mnie tam poślą dalej, to... coś się wymyśli, ale na razie... Komu w drogę, temu zona w oczy. Proszę bardzo, jest przejście, to pewnie będą zombiaki standardowe, jak zwykle. Jeszcze raz tu. I fleszka w bazie powinności. Tak, ja bym zrobił taką rundkę. Myślę, że to będzie dobry pomysł. O, i właśnie tu jest jeszcze schowek. Ktoś mi podpowiedział. Tym właśnie. Kurde, żebym jak widział. Statystyka. Strzały w głowę 56, no to jeszcze 4 gdzieś wyprodukować muszę. O, ale bije za anomalię. To raz, to pierwszy detektor. Co to za samotny łebek chodzi? Pozdrowienia. Patrol powinności się zgubił, co? Z
ustawić, uaktywnić. Tam ustawiłem i uaktywniłem, tak. To teraz ruszamy do bazy powinności, gdzie oddamy jeszcze narzędzia i wycyganimy fleszkę. Ale oczywiście fleszkę muszę sprawdzić, bo nie przygotowałem się. O, właśnie, to jest fleszka dla Łukasza. Okej. Już wiem, gdzie ona jest. Prawdopodobnie. Bo nic nie jest tu pewne. Ale oczywiście musiałem wywalić na pełny ekran i nie widzę OBS-a. Ciekawie. Czy on tu ma jakieś zadanie może? Tak nie sprawdzałem, dziada. Nie, Inkwizytor nic do nas nie ma. Baraku, jeszcze mi podpowiadaj, gdzie jest spanie, coś tu jest. Czy klucz, czy coś. A to zaraz sprawdzę, jak się uporamy z fleszką i Łukaszem. Bo muszę sobie otworzyć po prostu, no, wiadomość i sobie zobaczyć. A, już wiem, co tam jest. Przypomniał tutaj, to... Nie, to tu nie ma tego, co ja bym chciał. Tu jest pan mechanik. Decyzyjnej. Zadanie wykonane. Tarczyciel narzędzi. Gromowa. Rubinów. Pistoletów maszynowych. Nic nie ma żadnych modyfikacji w tej broni wprowadzać, czy jak, czy one są jakieś unikatowe. Mogę zmienić kaliber. 18. Za 9-19 mam dużo. Nie będę na razie się z tym bujał. Tu musimy wejść jeszcze piętro wyżej do Łukasza. Nie do Łukasza, do szefa powinności. Czy siak. Zaraz. To, czyli to nie jest tu u góry, tylko to jest gdzieś na dole. Albo w ogóle na dachu. A na dach się nie da wejść. No, tu jest ta fleszka. Widzicie plecak? No, to widzicie. Niedźwiedź żar, już żar mam. Oddać fleszkę Łukaszowi. Łukasz, czego szukasz fleszki? Tu gdzieś w którymś zwiniętych materacy są pieniądze. Z tego, co mi wiadomo. Tu to w takim razie tu. Też nie. A tu jeszcze są zmienione materacje i już widzę. Gdzie są paczki pieniędzy. Ukryte. Gdzie ty, paczuszko, jesteś, kochana? Tu, ile to jest? 5000? No, dużo. Dużo. Siemasz, kulebiak. Tobie tego nie opyla. Tu pan jest, widzę, miły, tu ma pan dużo pieniędzy, to ja panu to sprzedam. Nie wiem czemu, ale handlarzom się nie opłaca coś sprzedawać tej modyfikacji. Nie wiedzieć dlaczego. Przy niebezpiecznej ścieżce, ok. To ja teraz przełączam się na... muszę tak... przejdę do wiadomości. Bo tam przy tunelu jeszcze będziemy... zrobimy kilka fajnych myków. Gdzie będzie trochę... dość ciekawych rzeczy. Ustawić, uaktywnić. Kolejny rejestrator ustawiony. Teraz musimy wracać na górę, tak. Tym zrytym. Z
cały czas mnie interesuje, co tam się znajduje. Ciekawe, czy gra nas zaprowadzi tutaj, może to jest to serce sarkofagu. Tak blisko, a tak daleko. Co? O co myślicie? Jedyny parametr, który w kombinezonie mi się teraz opłaca ulepszyć, tak naprawdę. Chodź tu. Jeszcze jeden leży. Jeszcze trzeba. Temu damy apteczkę. A tego ciepniemy nożem. I wychodzimy znowu przez dziurę. Tego tunelu niby. W tunelu pewnie też jest impreza, już się nazbierała. W tunelu się gnojki pojawiają. Na szafie. Nie, przepraszam. Obok tunelu jest taki parów z psami i pijawkami. TP. Idąc w jego lewym zboczu jest jama. To chodzi o ten parów. Chyba tak. A, już widzę, co tam jest. A teraz rozwiązać kwestię tutaj nieproszonych mutantów. Ciutko pancerz powinności. Coś jeszcze? Nie. Jakieś tak dziwne coś. Ale to jest chyba błąd tekstury. Ale pancerz powinności BZ. No, odporność na inne duperele jest bardzo wysoka, co mnie bardzo cieszy. Tu. I czegoś jeszcze, i tego mi brakuje. O, co to za pole psioniczne takie? Nie wiadomo skąd. Jeszcze ta moja kochana anomalia, na którą się namyślę, żeby wejść trochę czasu. Wow, dlaczego ona zaczęła do mnie strzelać? Z lewej strony się chyba zachodziło. Czy tu się wchodziło? Tu od razu z lewej. Musiał aktywnie zakończyć. O, się udało. Jest anomalia SWN? Słup. Czyli wrócimy do doktorka, bo mamy niedaleko, da nam pieniądze. I kontynuujemy już jakieś misje fabularne. Czy my z kimś mamy do pogadania, czy my z kimś w ogóle możemy pogadać? Już tak sprawdzałem 10 razy. Ma tylko z Łukaszem dynamit, a tak to trzeba ruszać, mi się zdaje, na kordon. Już wszyscy wysyłają tam. Tu już są zombiaki, to tych państwa grzecznie ominę. Tym razem wyciągnę karabinem snajperskim.
A powiew wolności sobie na razie zostawił Sacharowa, bo jeszcze do niego będę wracał. Bardziej mi boli, że nie ma jakiegoś szybkiego przejścia na bar. Muszę naokoło przez ten agroprom naginać. Będzie trzeba totalny lifting ekwipunku przeprowadzić, żeby w ogóle gdzieś się przedostać. Tak więc... Estratory nam... Gdzie jeszcze? Wysypisko. O jest. Ja się czuję, a niech mnie wyleczy. Łaskę robi. Raczej nie sprzedam, ale kombinezon do tego mega, to się nazywa mega pojemny plecak. Kombinezon sobie odłożę, ten plecak zostawię w razie czego. Ale tu któryś z tych artefaktów był taki zjed ciężki. Kaniezy. W miarę jeszcze z tym ciężarem. Ale te artefakty grawitacyjne to jest porażka po prostu, jakie to jest ciężkie. Tego się wyzbędę. Jeszcze ma kartofle. Kartofle to się zje. To jest raczej pewne. Nie wiem, skąd ten profesor wyciąga te detektory, ale już mam ich dość. Zigzauer. PMM, tego PMM-a wyrzuca. 9.18. Poszło. Okej. Okay. To są leki, a te duzy ważą swoje. Płomień. Też go się wyzbędę. I ruszamy z tym, co mamy. Jeszcze zajdę, może tutaj ten kolega będzie miał... O, i ten kombinezon można modyfikować. To chcę i tą furię też sobie zamontuję. Wow, a ten kombinezon można ulepszyć. Prawda. Już więcej nie będę pakował. Ale ooo, panie. Jeszcze coś bym przekąsił. Coś wypił. I można biec na koniec świata jeszcze dalej. Z takim wyposażeniem tego mi po prostu jest świetne. 6 kilo mniej, on waży 9 kilo, ten nie wiem ile wolności, ale nie można było ulepszać, nic z nim robić. A ten? Ile on daje do zyskiwania energii? 4. A to dziadostwo ile daje? 8, ale jak go się ulepszy, może i to 8 będzie dawał, ale coś, jakieś ochrony trzeba by też do niego powkładać normalnie. Chociaż takie bieganie bystroskie jest też wygodne. Aczkolwiek mam trochę manierek to. Ale 6 kilo z wagi, dużo, dużo. Jeszcze 10 kilo wyższa waga ekwipunku, czyli w sumie 16 kilo jesteśmy do przodu, więcej do możemy ponieść. No co w tej modyfikacji dla mnie się przyda? Jest to po prostu bardzo wygodne. Podziękowania wielkie dla kondotiera za podanie mi po prostu lokalizacji tego schowka, bo bym go przeoczył raczej.
Tyle z mojego snajpienia. Nie mięsacz przegonił. Statystyka strzały w głowę 61, to dalej nie 60, coś więcej. O, tak, taka lekka. Malia chemiczna już tak bije. W sumie ja nawet żadnej ochrony termicznej nie mam. Artefakty mi ją zdejmują, ale... przejmuję. O, coś mi spadła kondycha. Ciekawe dlaczego. Im słabsze zdrowie, tym słabsza kondycja? Może. Teraz na wysypisku. A na wysypisku i tkanu też są tak rozwalone. Oj. Sacharow, ja cię zabiję. To jest po prostu moje motto przewodnie dzisiejszej rozgrywki. Myślę, że na magazynach wojskowych będzie mi kazał iść. Rozstawić albo coś na stylu. Jakby nie mógł dać mi na zaś. Znaczy fajne zadanie, bo znaczy głupie zadanie, bo proste i są za nie pieniądze. A ja nie lubię takiej bieganiny. Chyba ja sobie po prostu na ten czas podrasuję skrypty i tyle. Zadania bieganinowe nigdy mnie nie interesowały. Jak na przykład poszukiwanie amuletu tego snorka, to ja się w to z chęcią wkręcę, nie? A teraz nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie. Jak tu u handlarza może amunicję do karabinu kupić? Byś miał... O, ząb. Iścisz kogo?
Dobrze. Gdzie te bagna, gdzie te kontenery? Wali ci debile. A, o Jezu, a tego nie zauważyłem. To po kolei i detektory rozstawimy i zajmiemy się tym całym burdelem, bo przy okazji rozstawiając detektory odciążamy sobie ekwipunek. Stawić, uaktywnić, zakończyć. Skrzynki będą wędrować, czy jaki wuj? Chociaż nie będą ważyć po 20 kilo albo i więcej. Aha. Ale tu coś ciekawego, o tym nie wiem, tego zadania nie kojarzę. Tu jest jedna skrzynka, tak? Ile one ważą? Po 5 kilo, dobra. To jest do zrobienia. Wysypisko to dość bezpieczna okolica. Oj, Saharów, ja cię po prostu zabiję. Już jeżeli następny raz da i to będzie gdzieś, gdzie byliśmy, to... Ja po prostu zrobię to znowu tak jak te schowki, bo to i tak też będę musiał się tymi schowkami zająć. Chlup. Ostatnia skrzynia jest tam. Kolejne 5 kilo na plecy. 10, a tam to pewnie 15! Coś tak czuję! Nie, tędy nie przejdę, muszę naokoło. Ale z tego kombinezonu jestem zadowolony. Jeszcze raz Kondotir, wielkie dzięki za podpowiadanie mi. Dzięki tobie przynajmniej ten poradnik nabiera pełniejszej formy i... no nie jest taki bezskładny. Co, pewnie ostatnie 15... 20... to tyle się nie spodziewałem. Spodziewałem się co najwyżej 15. Teraz muszę zdjąć ten artefakt. Coś na kwas wrzucić, nie, to nie to. Kika będzie dobre. 9 to daje 6. To daje 6. Jeszcze wezmę pipułę może. Żeby mnie za szybko nie zjadł. I detektor. Też sobie artefakty zabiorę. Jest tu dość sporo. Lebiaków nigdy dość, ale tu strasznie przycina, jeżeli o to chodzi. Ustawić, uaktywnić, zakończyć. Dobrze, jakoś się wydostałem. Ej, kombinezon jest jakiś mega poharatany. Ta ostatnia anomalia. Gdzieś tutaj. Tuż grawitacyjna, nadgrawitacyjna. Musiał aktywnić, zakończyć. Z tym zadaniem wrócimy do Sacharowa, ale teraz dla Zęba muszę oddać towar. A nie no, wyposażenie jakoś tragicznie się nie zniszczyło, tylko zobaczymy, czy aż w cen dojdę tutaj. Yeah.
No chodź tu, psy. No. Lubię tą muzykę w bazie bandytów. To jest taka śmieszna. Ząb, dobra, ząb, powiedz, że masz amunicję, której używa mój karabin snajperski. Nie, oczywiście, że nie, bo to nikomu jest niepotrzebne. Ale granaty u ciebie kupię. Iścisz kogo? Trochę amunicji do kałacha. Jeszcze u tego. Trzeba naprawić wyposażenie. Jak mu zostawiłem te wszystkie rzeczy, to chyba powinien mi taniej robić. Oczywiście, że nie. Trwałość kombinezonu. Czyli jeszcze cik będzie może miał do nas jakieś zadanie? Czy bardziej do Sacharowa na Jantar będę musiał wracać? Nie, dzikun nie ma nic. Всем спасибо, все свободны. Z handlarzem nie rozmawiamy, a może jeszcze barman ma coś dla nas, jeszcze raz zobaczę. Iścisz. Nie, Knur nic nie ma dla nas z zadań. Jeszcze jakaś mucha mi lata, no kurde. Jakich mi artefaktów? Trzy glebiaki złapaliśmy, czy co? Jeden ślus. Czy artefakty dobre, bo nie mają schowków, skutków ubocznych? Dobrze, to zrobimy tak, że jeszcze wrócę do Sacharowa i na tym zakończymy. Może uda mi się zrobić to w mniej niż 5 minut. Patrząc jednak na regenerację kondycji, to tak. To duże szanse, że mi się to uda. Chyba, że coś mnie po drodze ustrzeli, ale miejmy nadzieję, że nie. Miejmy naprawdę szczere nadzieję, że to uda mi się przeżyć. Z moich obserwacji wynika, że do Stalkera bardzo dobrze widzi dysk SSD, bo minimalizuje takie ścinki, a nawet nie mam tego fixa na Lua, a powinienem go wrzucić. Aczkolwiek te ścinki nie są aż tak dobitne. Co to taka... ale wysłyszycie takie dum, dum. Oczywiście rzadziej, ale mam nadzieję, że słyszycie, bo mnie to nie napawa optymizmem. Jeszcze tak się przejdę jeszcze raz po tych wszystkich lokacjach, zobaczę, czy po drodze, a to już poza odcinkiem już będę wędrował, czy ktoś nie ma dla mnie jakiegoś jeszcze zadania. Tak robiłem to dość nieskładnie, chaotycznie, być może coś mogłem przegapić. A trochę ich powybucham. Statystyka, ile 11 zabito, jeden za zabójstwa granatami, to tutaj będę musiał nabijać, a granatów na razie nie widzę ni słychał. A przydałoby się, więc jakieś, to zawsze 20 się nosiło, ale tutaj jest trochę większy kryzys jest. Jeszcze ja mam też szybciutko to wyszło. Czy mi to informują na przykład jak najadę? Szmaragdy, o fajnie. Jednak informuj. Mika. Pseudo... oko pseudo... pas.
Wow. Tu brak artefaktów. Tu ja na ciebie nie wybieram. Brak artefaktów. Brak artefaktów. A na wysypisku na przykład. Brak artefaktów. Brak artefaktów. Brak artefaktów. Świetnie. Mogę ganiać sobie, poganiam sobie tu na jeddarze jeszcze za artefaktami po drodze, bo myślę, że warto. Jakieś tam 10 tysięcy tu, 10 tysięcy tam i super, wysypisko obstawione. Sacharow, nie wpieniaj mnie! Ty jesteś chamem, po prostu potrafisz wykorzystać człowieka. Gnoju jeden. Dobrze, ale ja na razie wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, cześć i czołem. Boże, prawie godzina z tego wyszła. Ale mam nadzieję, że będzie przyjemnie się oglądać po takiej długiej serii. Takich music video, gdzie praktycznie nic się nie działo. No to jeszcze raz ja wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, cześć i czołem.